Witajcie. Znowu o punktach karnych. Dlaczego ciągle męczę ten temat? Dlatego, że sprawa nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Dodatkowo w poprzednim materiale o punktach karnych popełniłem błąd. No i cóż, nie wstydzę się przyznać do tego, że ten błąd popełniłem. Nie myli się ten, kto nic nie robi. Dlatego w tym materiale będę się chciał jeszcze bardziej zagłębić w temacie punktów karnych. W temacie tego, co się zmieni albo co się nie zmieni. A jednocześnie wyprostować ten błąd z poprzedniego materiału. Zapraszam serdecznie. Ja jestem Urso Branko, a wy jesteście na kanale Niedźwiedź Rusza w Świat. Na początek disclaimer, czyli dlaczego nie jest tak prosto. Moi drodzy, kręcąc poprzedni materiał, ale również ten materiał, zależało mi na tym, żeby podpierać się konkretnymi aktami prawnymi, konkretnymi artykułami, konkretnymi rozporządzeniami, żeby dać wam temat jak na tacy, żebyście sami się mogli szybko podszkolić i wiedzieć, o czym w ogóle będziemy rozmawiali. Jednakże, temat, o którym mówimy, jest zawarty, tak jak wspomniałem we wcześniejszym filmie, w około 5 lub 6 różnych aktach prawnych. Nie jest to określone tylko w jednym konkretnym dokumencie, tylko jest to porozrzucane w kilku różnych dokumentach, więc przebrnięcie przez to wszystko naprawdę wymaga pewnych umiejętności i dużo czasu, żeby dotrzeć do tej informacji, którą akurat na pewno w tym momencie potrzebujemy. W naszym kraju kierowca musi znać tak naprawdę, jeżeli chce się poruszać zgodnie z przepisami po naszych drogach, przynajmniej ustawę Prawo o ruchu drogowym, ustawę o kierujących, rozporządzenie w sprawie sygnałów świateł drogowych, ustawę o drogach, słuchajcie, tu się niedługo zmieni też sporo, też będzie o czym rozmawiać, rozporządzenie w sprawie karania kierowców i jeszcze kilka innych dodatkowych dokumentów, o których w tym momencie już nie pamiętam. Jak sami widzicie, ja nawet nie pamiętam, ile tych artykułów jeszcze jest. Przeczytaliście je kiedykolwiek wszystkie? Wątpię. Ale nawet jeśli będziemy się trzymali tylko ustawy Prawo o ruchu drogowym, upraszczając sprawę na chwilę obecną, to pojawia się pewien mały problem. Otóż, jeżeli śledzicie to, co się dzieje na moim kanale, wiecie, że powstała nowa seria dotycząca przepisów dotyczących motocyklistów w różnych krajach Europy. W tym celu napisałem do kilku różnych, znaczy do wszystkich komend głównych policji w Europie z prośbą o odpowiedź na kilka pytań. Jeden z tych krajów, Niemcy, odpisał mi w taki sposób, że podali mi link do ich ustawy drogowej i kodeksu drogowego, czy jedno odpowiednika naszej ustawy Prawo o ruchu drogowym. I co się okazuje, moi drodzy? Niemiecka ustawa ma 117 stron. I dodatkowo w tej ustawie są zawarte wszystkie znaki drogowe z dokładnym omówieniem, co dany znak drogowy oznacza. 117 stron łącznie ze znakami drogowymi. Po drugiej stronie mamy nasze akty prawne, gdzie przypominam, znaki drogowe są wyrzucone do osobnego dokumentu, czyli rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, czyli nie ma ich w ustawie Prawo o ruchu drogowym. A nasza ustawa Prawo o ruchu drogowym ma tych stron 334. Trzy razy więcej stron niż niemiecki kodeks ruchu drogowego. 334 strony. Żeby było ciekawiej, jeżeli przebrnęliście przez ustawę Prawo o ruchu drogowym całą, w co wątpię, bo chyba nikt tego nie dotrwał do końca tego dokumentu, to możecie znaleźć takie ciekawe artykuły, jak na przykład artykuł 70ZL. I tych Z jest cała masa. 70Z z A, B, C, D i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ nie wiedzieć czemu, mam takie wrażenie, że nie wiedzieć czemu, ale nasi posłowie, nasi ustawodawcy, wszystko, co tylko im przyjdzie do głowy, jest związane z ruchem drogowym w jakikolwiek tylko możliwy sposób, wrzucają do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Po prostu byle gdzie, byle jak, byle zapchać jak najwięcej w tej ustawie. I w związku z czym kierowca, zamiast czytać konkretne przepisy dotyczące skrzyżowań, dotyczących przecinania się kierunku ruchu, dotyczących ruchu pieszych i tak dalej, bo oczywiście to jest na samym początku,
no to teoretycznie zmuszany jest również do tego, żeby czytał o tym, co, że minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać podmiot wnioskujący o wydanie uprawnienia, o którym mowa w artykule 70ZA w zakresie warunków lokalowych, środków i wyposażenia. Słuchajcie, artykuł 70 z tymi wszystkimi kolejnymi literkami dotyczy wprowadzenia nowego pojazdu na rynek polski, czyli homologację tych pojazdów, jakie ma spełniać wymagania i tak dalej, i tak dalej. Co mnie jako kierowcę na naszych drogach obchodzi to, jakie wymagania muszą spełniać podmioty, czyli firmy, organizacje i Bóg wie kto jeszcze, które chcą w naszym kraju wprowadzić na rynek nowy pojazd. Przecież to nie są artykuły, to nie są przepisy dla mnie. One dla mnie kompletnie nic nie zmieniają. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ jak wspomniałem na wstępie, zależało mi, żeby przebrnąć przez te wszystkie dokumenty, żebyście wy nie musieli tego robić i podać wam na tacy, jeszcze raz przypomnę, wszystko to, co jest związane z punktami karnymi. Poddałem się. Moi drodzy, poddałem się, stwierdziłem, że nie mam czasu, nie mam siły i brak mi kompletnie umiejętności do tego, żeby przebrnąć przez wszystkie dokumenty, wszystkie akty prawne, które się pojawiły od roku 97 tak naprawdę, bo wtedy weszła w życie ustawa Prawo o ruchu drogowym. Potem ona oczywiście została zmieniona w 2000 którymś roku, ale do czego zmierzam? Jeżeli wejdziecie sobie na internetowy system aktów prawnych, to jest taka strona rządowa, gdzie są publikowane wszystkie akty prawne i wpiszecie sobie ustawa Prawo o ruchu drogowym, to wyjdzie wam, jeżeli dobrze pamiętam, 55 wyników, które są ustawami zmieniającymi ustawę. Zmieniającymi zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych ustaw. Zmiana do zmiany, wprowadzająca zmiany, wprowadzoną zmianą do innego artykułu, który został wprowadzony zmianą do czegoś tam. Oczywiście ustawa Prawo o ruchu drogowym zawiera w internetowym systemie aktów prawnych tak zwany dokument ujednolicony, czyli zawierający wszystkie te 55, uwzględniające wszystkie te 55 artykułów wrzucone do jednego konkretnego dokumentu, ale to w niczym nam nie pomaga. Dlaczego w niczym nam to nie pomaga? Ponieważ jeżeli otworzycie dokument ujednolicony, ustawa Prawo o ruchu drogowym, który sugerowałby, że jest to dokument ostateczny, z którego powinniśmy się uczyć i powinniśmy wszystko wiedzieć, to znajdziecie tam artykuły aktualnie obowiązujące, artykuły aktualnie obowiązujące, ale które zostaną skreślone, trzeba czytać komentarz, że ten zostanie skreślony wtedy, wtedy i wtedy. Artykuły, które jeszcze nie obowiązują, ale będą obowiązywały, jeżeli w komentarzu będzie wyszczególnione, co się musi wydarzyć, żeby on zaczął ten artykuł obowiązywać, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym stąd się bierze 334 strony ustawy Prawo o ruchu drogowym, artykułów, przez które naprawdę, naprawdę bardzo ciężko jest przebrnąć, żeby zrozumieć nasze prawo, może nie nasze prawodawstwo, ale to, co zrozumieć przepisy ruchu drogowego i zacząć się do nich stosować. I teraz będę chciał wyjaśnić tą moją pomyłkę z poprzedniego filmu. W poprzednim filmie powiedziałem, że to jest sytuacja, kiedy zostaną wam cofnięte uprawnienia. Nie wiem, czy będzie się wam chciało iść w tą stronę. Niemniej jednak, jeżeli już, to w momencie, kiedy zostaną wam cofnięte uprawnienia, zostaniecie skreśleni z ewidencji kierowców, wtedy automatycznie kasowane są wszystkie punkty karne. Nie sugeruję nic, ale może dla niektórych będzie to jakieś rozwiązanie. Tylko, że trzeba będzie wtedy od nowa robić prawo jazdy na wszystkie posiadane kategorie. No i nie do końca tak to jest. I już wam tłumaczę. Na chwilę obecną obowiązuje nas rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 roku, przepraszam, w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Proste? Nie do końca. Dlatego, że jeżeli wejdziecie w
ISAP, czyli ten internetowy system aktów prawnych, to okazuje się, że ten dokument, o którym w tym momencie wam powiedziałem, o którym wam wspomniałem, jest uznany za uchylony. Jest uznany za uchylony. Co to oznacza? To oznacza, że jakimś innym aktem prawnym ustawodawca stwierdził, że ten dokument przestaje obowiązywać. Proste? Poczekajcie. Skoro jeden dokument przestał obowiązywać, logicznym jest, że w jego miejsce powinien powstać jakiś drugi dokument, który będzie obowiązywał. Tym drugim dokumentem jest to, o czym wam wspomniałem w poprzednim filmie, czyli rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Tyle, że ten dokument nie istnieje oficjalnie. On nadal jest w Rządowym Centrum Legislacji. On dalej podlega pracom nad tym konkretnym dokumentem, czy on nie został jeszcze wprowadzony. Z jednej strony mamy jedno rozporządzenie, które przestało już obowiązywać, jest uznane za uchylone. Z drugiej strony mamy akt prawny, który jeszcze nie obowiązuje, który w ogóle nie istnieje tak naprawdę. Nie został wprowadzony do obiegu w żaden sposób. Notabene przy poprzednim filmie powiedziałem wam, że ten dokument, to było 17 sierpnia, ma datę 10 sierpnia, tak? Dobrze, że pamiętam. Dzisiaj, kiedy kręcę ten film, jest 3 września i ten dokument dalej ma datę 10 sierpnia. 10 sierpnia. Nic się tam nie zmieniło w tym dokumencie. On teoretycznie za 2-3 tygodnie ma zacząć obowiązywać, ale tam się nic kompletnie nie zmieniło w tym dokumencie. On dalej jest na tym samym etapie, na którym jest. Ale abstrahując, do tego dojdę za chwileczkę. W związku z czym rozporządzenie, które zostało uznane za uchylone, jeszcze innym aktem prawnym zostało jak gdyby przywrócone, a w zasadzie jest tam taki, zabijcie mnie, nie wiem w którym już dokumencie, w której zmianie, nie wiem, po prostu nie wiem. Była adnotacja, że dokument jest uznany za uchylony, ale obowiązuje do czasu bla 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 bla, należy go traktować jak obowiązujący. Kompletny absurd, tak? Jeszcze raz powtórzę, zależało mi na tym, żeby podać wam konkretne akty prawne i konkretną podstawę prawną. I tak jak wspomniałem wcześniej, poddałem się, nie byłem w stanie przez to przebrnąć, nie mam aż takich umiejętności, dlatego poprosiłem o pomoc dwóch ekspertów, którzy bardzo mi pomogli. Dziękuję Wojtkowi, dziękuję Marcinowi za wyjaśnienie mi tych pewnych spraw i zawiłości, na podstawie których mogę teraz nakręcić dla was właśnie ten film. No więc, jak jest? Jest tak, że jeżeli macie prawo jazdy krócej niż rok, macie możliwość uzbierania maksymalnie 20 punktów karnych. Przekroczenie tej liczby na podstawie paragrafu 7 rozporządzenia, które zostało ustalone za uchylone, Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydania prawa jazdy z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Czyli jeżeli przekroczyliście tą magiczną liczbę 20 punktów karnych, jest wysyłany automatycznie wniosek o cofnięcie uprawnień. Koniec, nie ma dalej tematu. Czyli zaczynamy ścieżkę od nowa, kurs prawa jazdy, egzaminy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie prawo jazdy dłużej niż rok, to doskonale wiecie, że możecie uzbierać maksymalnie 24 punkty karne, a przekroczenie tej liczby podlega właśnie paragrafowi 7 i Komendant Wojewódzki Policji wystąpi z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcę w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia tych 24 punktów karnych. I teraz taki wniosek wpływa do starosty w waszym wydziale komunikacji właściwym dla starosty, pod którego podlegacie, czyli w zależności od miejsca zamieszkania. Starosta wysyła do was informację, że macie się poddać kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji dla kategorii. I teraz może przychylić się do wniosku komendanta policji i kazać wam robić wszystko,
wszystkie egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy jeszcze raz, znaczy w zasadzie nie jeszcze raz, ale zrobienie tych egzaminów tylko kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, mówię jeszcze raz, bo to wygląda dokładnie tak samo jak zwykły egzamin na prawo jazdy. Lub może stwierdzić, że co prawda macie kategorie, wszystkie kategorie, na przykład w prawie jazdy macie cały alfabet, ale nawywijaliście szczególnie na jednej kategorii, w związku z czym przymknie oko, puści was tylko na egzamin dla tej jednej konkretnej kategorii prawa jazdy. W piśmie skierowanym do was jest określony konkretny termin, przed którym musicie zdać egzaminy. Zazwyczaj jest to około 2 miesięcy i w ciągu tych 2 miesięcy musicie zdać zarówno teorię, jak i praktykę. Jeżeli to jest jedna kategoria, zdążycie. Jeżeli macie więcej kategorii praw jazdy, no to się zaczyna robić kłopot, bo możecie nie zdążyć zrobić wszystkich egzaminów. Jeżeli zdacie egzaminy, występujecie z wnioskiem o zwrot wydanego prawa jazdy, zatrzymanego prawa jazdy. Jeżeli zdaliście tylko jedną kategorię prawa jazdy, a z pozostałymi na przykład nie zdążyliście lub ich nie zdaliście, możecie się zwrócić z wnioskiem o wydanie prawa jazdy w zakresie zdanego egzaminu. Czyli na przykład mieliście cały alfabet, ale zdaliście tylko egzamin na kategorię A, w związku z czym zostanie z wam zwrócone prawo jazdy tylko w zakresie kategorii prawa jazdy A. Jeżeli... No i właśnie, co dalej? Ewentualnie co z ludźmi, którzy nie zdali w ogóle żadnego egzaminu, nie udało im się zdać żadnego egzaminu? Takie osoby mogą zdawać potem, już po tym terminie i po tym wyznaczonym terminie przez starostę ten egzamin do skutku, do bólu. Ile im się razy będzie chciało podchodzić do egzaminu, tyle razy mogą zdawać egzamin. Po czym, przepraszam, ale coś mi tu lata, kiedy w końcu już zdadzą ten egzamin na te wszystkie kategorie, albo tylko na te kategorie, na którym zależy, mogą wystąpić z wnioskiem o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy tam i tam. Czyli nie ma czegoś takiego, że jeżeli nie zdacie tych egzaminów, to są wam cofane uprawnienia i więcej w ogóle nie robicie prawa jazdy, znaczy zaczynacie od nowa robić prawa jazdy dla wszystkich kategorii, tylko po prostu do skutku zdajecie egzaminy, aż zdacie te egzaminy i wtedy występujecie z wnioskiem o przywrócenie posiadanych uprawnień. No ale dlaczego tak strasznie się przejmuję tym, żeby naprawić ten błąd, który popełniłem w poprzednim filmie, dlaczego tak długo i namiętnie tłumaczę wam te zawiłości, skoro za 2 tygodnie, konkretnie 17 września, to wszystko się zmieni i będzie to wyglądało inaczej. No właśnie, czy się zmieni, czy się nie zmieni? To nie jest takie oczywiste. Moi drodzy, wszystko to, co do tej pory usłyszeliście o zmianach, które mają wejść 17 września. Wliczając to niestety, z przykrością muszę to powiedzieć, również mój film, jest kwestią tak naprawdę spekulacji. Nie ma tu nic pewnego i tak naprawdę należałoby tej magicznej szklanej kuli zapytać, co się zmieni, jak to będzie wyglądało i jakie akty prawne będą obowiązywały. Jako, że wróżbita Maciej ze mnie żaden i nie potrafię odgadywać przyszłości na podstawie szklanej kuli, przejdźmy może do tego, co wiemy na chwilę obecną i spróbujmy na podstawie tego wyciągnąć wnioski do tego, co się może faktycznie zmienić. Zamiast wróżenia, które bardzo by się tu przydało, spróbujmy to wziąć bardziej na logikę. Kochani, żeby móc konkretnie rozmawiać na temat tego, co się może zmienić, co ma się zmienić, jak to będzie faktycznie wyglądało, należy się cofnąć w czasie. Zapewne część z was zapewne kojarzy taką akcję bodajże 8 lat temu,
kiedy był straszny szał i boom na to, że tak wiele ma się zmienić, jeżeli chodzi o prawa jazdy, jeżeli ma się zmienić o zdobywanie uprawnień, wchodził tak zwany CEPiK, a w zasadzie CEP i CEK, osobne dwie, dobrze mówię? Mniejsza z tym. Miały być duże zmiany. Na pewno kojarzycie, ci, którzy pamiętają tamtą aferę, że tam młodzi kierowcy między 2 a 8 miesiącem po odebraniu prawa jazdy mieli iść na dodatkowe szkolenia w ODTJ-ach. No tam się dużo zmieniało, było praktycznie postawione na głowie wszystko, co tylko można było sobie wymyśleć. I jedną ze zmian w tamtych dokumentach było właśnie kwestia punktów karnych. Była kwestia punktów karnych. A w zasadzie tego, jak te punkty karne miały być nadawane i co się miało z nimi dziać dalej. O tym za chwilkę. I teraz to było, jeżeli dobrze pamiętam, 8 lat temu, 9 lat temu, jakoś mniej więcej tak. I tak naprawdę z tamtego dokumentu niewiele weszło w życie. Co prawda te zapisy są, to co powiedziałem wcześniej w tym filmie, że te zapisy są, jeżeli dobrze poczytacie te wszystkie ustawy, to one są zapisane dokładnie w ustawie Prawo o ruchu drogowym i jeszcze w kilku innych ustawach. Wszystko tam jest. Okres próbny dla młodych kierowców, ODTJ, wszystko tam jest. Tylko że wszystko jest z adnotacją, że wejdą w życie w momencie opublikowania przez ministra cyfryzacji komunikatu o możliwościach technicznych, bla, 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 i tak dalej, i tak dalej. Od 8 lat czekamy na komunikat ministra cyfryzacji. Dokumenty zostały przygotowane, zmiany zostały wprowadzone i przygotowane, ale nie ma komunikatu ministra cyfryzacji, w związku z czym cała procedura wisi w powietrzu. Została zawieszona kompletnie w powietrzu. I teraz, jeżeli dobrze pamiętam, bo tutaj się mogę mylić, tamte projekty zmian nie wprowadzały tych 15 punktów karnych zamiast 10, nie wprowadzały również recydywy. Wtedy o tym nie było mowy. To są nowe pomysły, nowe projekty wprowadzone teraz w tym projekcie, który jest w Rządowym Centrum Legislacji. Skoro tamten dokument czeka 8 lat na to, żeby wejść w życie, to czy dokument, który ma wejść 17 września, ma szansę wejść w życie 17 września? Wejdzie, nie wejdzie? Jeżeli to wejdzie w życie, to okazuje się, że zmiany będą dużo bardziej poważniejsze niż tylko to, co powiedziałem wam w wcześniejszym filmie, czyli te 15 punktów karnych na 2 lata od daty zapisania, od zapłacenia mandatu. Dlaczego? Ponieważ z tego pierwotnego dokumentu, tego sprzed 8 lat, nadal widnieje, znaczy nadal istnieje w tych dokumentach coś takiego jak okres próbny dla kierowców i istnieje coś takiego, znaczy istnieją punkty związane z konkretnymi obostrzeniami dotyczących kierowców. Mianowicie jest zapisane w tych dokumentach, że jeżeli kierowca przekroczy 24 punkty karne, to nie będzie już tak jak w tym momencie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Będzie taka osoba kierowana na tak zwany kurs reedukacyjny, obligatoryjnie. Teraz nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Plotki, które znam, które gdzieś tam krążyły, mówiły o tym, że taki kurs będzie trwał 4 dni, będzie kosztował kilka tysięcy złotych, w związku z czym zrobi się grubo. Następnie po odbyciu takiego kursu wszystkie punkty karne mają zostać skreślone, ale taka osoba, jeżeli w ciągu następnych 5 lat znowu przekroczy te 24 punkty karne, to wtedy już automatycznie będą jej cofane
uprawnienia. Będzie skreślana, wtedy właśnie będzie skreślana z ewidencji kierowców. Czyli troszeczkę inaczej niż do tej pory. Wtedy już nie będzie się można ubiegać o zwrot, o przywrócenie uprawnień. Trzeba będzie, wtedy właśnie trzeba będzie zaczynać całą ścieżkę prawa jazdy od początku, czyli kurs, egzaminy i tak dalej, dla wszystkich kategorii prawa jazdy. Robi się poważnie? Robi się poważnie. No i teraz pytanie, czy to faktycznie wejdzie, bo jeżeli 17 września wejdą przepisy dotyczące tych punktów karnych, to wejdą z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli również z tymi kursami reedukacyjnymi, czyli znowu z tym okresem 5-letnim. No i wtedy już się zacznie robić bardzo, bardzo nieprzyjemnie. No ale znowu wracamy do tematu. Czy wejdzie? Moi kochani, nie wiem, czy wejdzie. Nikt nie wie, czy wejdzie. Wszyscy, którzy się wypowiadają na 100%, że wejdzie, to jak wspomniałem wcześniej, to są spekulacje. Nie wiadomo, czy wejdzie. Dlatego, że, moi drodzy, w Rządowym Centrum Legislacji ten dokument dalej widnieje z tą datą, która była. 10 sierpnia. Nic się nie zmieniło. Co więcej, w rozporządzeniu, o którym mówimy, czyli w tym projekcie rozporządzenia, o którym mówimy, który zakłada, że wejdą kursy reedukacyjne i nie będzie kontrolnego sprawdzania kwalifikacji, nadal istnieje paragraf 7 mówiący, że komendant wojewódzki policji właściwy ze względu będzie występował z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Czyli w samym projekcie rozporządzenia mamy zapisy będące sprzeczne, w sprzeczności z tym, co jest w innych dokumentach, które mają wejść równocześnie właśnie z tym rozporządzeniem. Jest bałagan? Koszmarny. Moi drodzy, jeżeli chodzi o polski system prawny, to jest chaos. To jest straszny, straszny problem. I teraz, dlaczego tak strasznie się tym podniecą? Dlaczego tak strasznie chcę o tym mówić? Dlaczego w ogóle kręcę o tym już drugi film? Dlatego, że mnie osobiście, jako instruktora nauki jazdy, to wkurza. Kompletnie mnie to wkurza, żeby nie użyć gorszych słów, bo YouTube będzie obniżał zasięgi. Dlaczego mnie to wkurza? Dlatego, że nie mam zielonego pojęcia, co mam powiedzieć moim kursantom. Nie wiem, co mam powiedzieć moim kursantom, którzy zapytają mnie, jak będzie sprawa z punktami karnymi po 17 września. A kto ma wiedzieć? Kiedy mam się tego nauczyć? Sam chciałbym wiedzieć, sam chciałbym się tego wszystkiego nauczyć, chciałbym się przygotować, chciałbym być pewien, że będę po 17 września mógł przekazać właściwą wiedzę moim kursantom. Nie jestem w stanie się tego nauczyć, będę się uczył pewnie 17 września albo 16, jeżeli ten dokument zostanie nagle opublikowany dzień wcześniej. Nie ma okresu przejściowego, nie ma czasu na to, żeby móc się z tym dokumentem na spokojnie zapoznać, nauczyć, sprawdzić, co się zmienia i spokojnie przygotować sobie tą wiedzę na spokojnie, no jeszcze raz mówię, powtarzam się, zmęczony już jestem, żeby tą wiedzę sobie przyswoić, usystematyzować i móc przekazywać ją właściwą, taką, jaka ma być. Jest kompletny chaos i naprawdę, ja się wcale nie dziwię temu, że polscy kierowcy nie w pełni znają przepisy ruchu drogowego. Tych zmian jest tak strasznie dużo. Tak szybko one są wprowadzane, tak nagle one są wprowadzane, że jest szansa, że niektórzy nie są w stanie nadążyć za tymi zmianami. Dlatego, moi drodzy, postaram się trzymać rękę na pulsie, będę kontrolował, będę sprawdzał, będę monitorował to, co się faktycznie dzieje z tym dokumentem, czy on będzie wchodził, czy on nie będzie wchodził, w jakim zakresie, co się będzie zmieniać. Może się okazać, że 16 września zostanie opublikowana jakaś ustawa zmieniająca termin wprowadzenia w życie, przesuwająca to wszystko. Sami widzicie, że potrafią to zrobić z dnia na dzień, w środku nocy opublikować taki dokument. Więc na chwilę obecną słuchajcie, co się dzieje, ale patrzcie na to z przymrużeniem oka, bo tak naprawdę możemy rozmawiać o tych zmianach dopiero, kiedy one zostaną faktycznie opublikowane, kiedy ten dokument pojawi się w ISAP-ie, kiedy zostanie opublikowany, kiedy będzie już na gorąco, że tak powiem, dostępny, wejdzie w życie, wtedy będziemy mogli rozmawiać o konkretach. Na razie
rozmawiamy, co się może stać, co może się nie stać, co wejdzie, co może wejdzie, co może nie wejdzie. Spekulacje. I ostatni temat na dzisiaj, tak na szybko. W poprzednim filmie mówiłem wam o tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają dostać dostęp do waszych wykroczeń, na podstawie czego będą mogli kalkulować stawki dla tych, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Ale pamiętacie, co mówiłem w poprzednim filmie? Że te zmiany wejdą w życie, jeżeli minister cyfryzacji wyda właściwy komunikat o możliwości technicznym przekazywania takich danych i że ma to nastąpić, i że wprowadzenie tych zmian ma nastąpić 2 tygodnie po opublikowaniu tego komunikatu, a żeby to mogło wejść 17 września w życie, to ten komunikat musiałby się pojawić, wtedy wam mówiłem, że 2-3 tygodnie do końca sierpnia, w zasadzie powinien się pojawić teraz. Wchodząc na akty prawne ministra cyfryzacji, nie ma komunikatu. Nie pojawił się komunikat na chwilę obecną, w związku z czym przynajmniej przez najbliższe 2 tygodnie ta część tego rozporządzenia, tej ustawy, rozporządzenia nie wejdzie w życie. Nie, ustawy, przepraszam, bo to było w ustawie prawo drogowym. Przekazywanie danych do towarzystw ubezpieczeniowych na chwilę obecną nie wejdzie, nie wchodzi, bo minister cyfryzacji nie dał tego komunikatu. Na dzisiaj, na 3 września. A czy on się pojawi jutro, 4 września? Nie mam pojęcia. Nikt tego nie wie. Moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że wytrwaliście do końca tego filmu, chociaż nie podałem wam żadnych konkretów w tym materiale. Nie wiem, czy jesteście zawiedzeni, czy raczej się spodziewaliście tego. Naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że zostaliście ze mną do końca. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tych zmianach. Jeżeli się znacie na tym lepiej niż ja, to będę liczył na waszą pomoc. Dajcie mi znać, chętnie skorzystam z waszej pomocy. Chciałbym wam przekazywać wiedzę najbardziej aktualną na podstawie aktów prawnych, żeby nie było żadnych spekulacji, żeby nie było żadnych interpretacji tego prawa, żeby nie było sytuacji, kiedy ktoś, komuś się coś wydawało, albo było, albo nie było. Nie lubię takiej sytuacji. Chcę przekazywać wiedzę rzetelną, konkretną. Jeżeli macie na ten temat jakąś informację, dajcie mi znać. Skorzystam z waszej pomocy. Bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiaj. Jeżeli wam się materiał spodobał, no to oczywiście lajkujcie, klikajcie subskrypcję, piszcie komentarze, klikajcie w dzwoneczek i do zobaczenia następnym razem. Cześć!